Dziś dość nietypowe porównanie kart graficznych. Zapraszam. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Podejrzewam, że wielu z Was używa swoich komputerów głównie do obróbki, powiedzmy, grafiki 3D lub też wideo, no ale przy okazji chcielibyście sobie pograć na tym samym komputerze w swoje ulubione gry. No i teraz rodzi się pytanie, czy lepiej wybrać kartę dedykowaną do zastosowań profesjonalnych, w tym przypadku Nvidia Quadro, czy być może pójść w kierunku karty konsumenckiej? Na czym lepiej, że tak powiem, wyjdziecie? Na to pytanie postaram się dzisiaj Wam odpowiedzieć i mam w zestawieniu dwie karty. Nvidia Quadro RTX 4000 i Gigabyte RTX 3070 Gaming OC. Jaka jest sytuacja na rynku kart graficznych, każdy z Was dobrze wie. No i okazuje się, że w tym momencie Nvidia Quadro RTX 4000 jest tańsza od RTX 3070. Także wydawałoby się, że będzie to lepszy wybór, biorąc pod uwagę to, że większość czasu spędzacie nad właśnie obróbką grafiki 3D lub też obróbką wideo. Zerknijmy teraz na specyfikację obydwu tych kart. Jak się okazuje, RTX 3070 ma tą specyfikację o wiele lepszą. Chociażby ilość rdzeni CUDA, ponad dwa razy więcej. Więcej rdzeni RT, czyli odpowiedzialnych za ray tracing. Wprawdzie mniej rdzeni Tensor, ale są tutaj rdzenie trzeciej generacji. Ma on również wyższe taktowanie rdzenia GPU, jak i pamięci. Natomiast sama ilość pamięci w RAM jest dokładnie taka sama w obydwu przypadkach, czyli 8 GB, aczkolwiek w przypadku Quadro RTX 4000 przepustowość jest niższa ze względu na same zegary pamięci VRAM. Natomiast na korzyść karty Quadro przemawia TDP na poziomie 160 W versus 220 W na RTX 3070. Jak widać, specyfikacja zdecydowanie przemawia na korzyść RTX-a i można powiedzieć, że wyniki z góry są przesądzone, ale zobaczymy, jak to faktycznie wypadnie w testach. Co do testów, będzie Blender, jak i również Octane Bench, czyli benchmarki obrazujące renderowanie grafiki 3D z użyciem ray tracingu, jak również test w Adobe Premiere Pro, czyli obróbka wideo, a dokładnie renderowanie sekwencji. Oraz 6 gier w rozdzielczości 1440p, bo testujemy wydajność kart graficznych, a nie procesora. No i zobaczymy, jak te różnice będą wyglądały. Zapraszam. Zaczniemy od blendera i renderowania grafiki przy pomocy Optix. RTX 3070 poradził sobie z tym zadaniem znacznie lepiej od karty Quadro, renderując sceny o ponad 90% szybciej. Kolejny test w benchmarku Octane, także z włączonym ray tracingiem. Tutaj różnica na korzyść RTX 3070 wynosi znacznie mniej, bo 66%. Czas na Adobe Premiere Pro i renderowanie sekwencji w jakości 4K. Podane wyniki to ilość klatek, w jakiej został wyrenderowany materiał. Po raz kolejny wygrywa RTX 3070, tym razem jednak różnice nie są tak spektakularne. Przechodzimy do gier. Niestety, jako iż karta Quadro nie posiada wyjścia HDMI, nie mogłem przechwycić jej obrazu z gry. W Horizon Zero Dawn Quadro przegrywa dość stromotnie, co nie zmienia faktu, że ilość wygenerowanych klatek pozwala na płynną rozgrywkę. Shadow of the Tomb Raider różnica na korzyść RTX 3070 to ponad 60%, ale po raz kolejny Quadro potrafi zapewnić komfortową rozgrywkę. W Death Stranding jest jeszcze lepiej i Quadro RTX 4000 kończy z wynikiem 94 klatki średnio. W Borderlands 3 RTX 3070 względem Quadro wypada o 70% lepiej. Cyberpunk 2077 dał popalić obydwu kartom. Niemniej jednak ciężko 36 klatek, które wykręcił RTX 4000, nazwać płynną rozgrywką. I na koniec Metro Exodus. Mimo sporych różnic między kartami, na Quadro można zagrać w miarę komfortowo. Zerknijcie jeszcze na temperatury, jakie karty osiągały podczas rozgrywki. Przyznam szczerze, że jak na jednoslotowe chłodzenie z turbinką, w przypadku Quadro nie ma tragedii. Odbiło się to rzecz jasna na kulturze pracy i generowany przez nią poziom głośności dobijał do prawie 49 dB. Wyniki nie powinny nikogo dziwić, biorąc pod uwagę specyfikację obydwu tych kart. I wiadoma sprawa, że tam, gdzie liczy się ilość rdzeni CUDA, czy też powiedzmy ilość rdzeni RT, RTX 3070 wypadnie o wiele lepiej. Rzecz jasna, trzeba wziąć pod uwagę to, że karty Quadro w specyficznych zastosowaniach sprawdzą się lepiej od zwykłej konsumenckiej karty graficznej GeForce RTX, chociażby w CAD-zie, aczkolwiek ja CAD-a ani nie posiadam, ani nie znam tego programu, także nie byłem w stanie dla Was takich testów wykonać. Co do gier, no tutaj miłe zaskoczenie, że na tym RTX Quadro można sobie bezproblemowo pograć. Oczywiście wydajność jest niższa, około 60% w porównaniu do RTX 3070, ale grać się da, jeżeli, jak mówię, głównie używacie komputera do, powiedzmy, grafiki 3D czy też wideo, no to w tym momencie
ta wydajność w zupełności powinna Wam wystarczyć, jeżeli okazjonalnie tylko sobie raz na jakiś czas w Wasze ulubione gry gracie. Teoretycznie na korzyść karty Quadro przemawia pobór mocy. Ja akurat zmierzyłem to w benchmarku Octane i okazuje się, że RTX 3070 potrafi wciągnąć 60 W więcej. Ale jak weźmiecie pod uwagę czas całej tej operacji, chociażby w Blenderze, która na karcie Quadro trwa prawie dwa razy tyle, no to okazuje się, że jednak ten RTX pobierze w sumie tego prądu mniej. Ciekawy jestem, czy ktoś z Was używa karty Quadro i mógłby napisać coś więcej na jej temat, powiedzmy w zastosowaniach w CAD-zie chociażby, czy faktycznie ta karta wypada o wiele lepiej od karty konsumenckiej. Natomiast z tego, co się orientuję, wiele stacji roboczych, jak rozmawiam z ludźmi, posiadają jednak czy to GTX-y, czy też RTX-y, a nie karty Quadro, bo wypada to o wiele lepiej pod kątem opłacalności. Moi drodzy, na dzisiaj to byłoby tyle, także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak Wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.